Witam was bardzo serdecznie w Age of Civilizations 2. No i co się takiego wydarzyło? Mamy update, mamy nową mapę. Kilka dni temu, bo 21 grudnia tego roku, została wypuszczona aktualizacja do Age of Civilizations 2. No trochę na tą aktualizację czekaliśmy, ale dobrze wiedzieć, że coś się dzieje. Co się tutaj wydarzyło? Została wprowadzona nowa mapa. Mapa Europy, która zawiera tutaj 1787 prowincji. Możemy sobie tutaj wejść właśnie w typ mapy, no i wybrać tą nową mapę, czyli mapę Europy. Ponad 550 nowych prowincji z tego, co autor napisał, więc mamy tutaj, jak widzicie, trochę tych nowych prowincji. Ogólnie mapa zawiera kontynent europejski, no i tam parę terenów z innych kontynentów. Więc jest trochę nowych prowincji. Wśród nich mamy tutaj na przykład takie państwa jak San Marino albo chociażby Liechtenstein. Okej, to jest spoko rzecz, której w sumie brakowało. Na niektórych modach tutaj było właśnie San Marino, był Liechtenstein jako osobna prowincja między innymi. No a tutaj zostało to wprowadzone ostatecznie do gry, do podstawowej wersji Age'a. No i co mamy na tej nowej mapie? Na tej nowej mapie mamy kilka scenariuszów. Tutaj większość powinniście raczej kojarzyć, no bo to są scenariusze, które tak naprawdę występowały na normalnej mapie, ale tutaj ta mapa jest, zawiera większą liczbę prowincji w samej tej właśnie Europie. No bo tutaj, jak sami nawet widzicie na tym podglądzie, dostępna jest mapa Europy, więc w samej tej Europie jest więcej nowych prowincji. No, ale poza tym został dodany także nowy scenariusz poświęcony I wojnie światowej, a więc Wielkiej Wojnie. No i ten scenariusz tutaj jest dostępny. Możemy już na nim grać. 14 lutego 1914. Właśnie taka data tutaj nam ten scenariusz rozpoczyna. No i co, skoro jest nowy scenariusz, no to myślę, że moglibyśmy na nim zagrać. No w sumie scenariusza poświęconego I wojnie światowej tutaj brakowało, a więc taki oto tutaj scenariusz został dodany. No i czym moglibyśmy zagrać? Oczywiście są państwa, które znajdują się w sojuszu, a więc są państwa centralne, Cesarstwo Niemieckie oraz Austro-Węgry. Mamy tutaj także Trójporozumienie, ale myślę, że my moglibyśmy tutaj zagrać którymś z państw leżących na Bałkanach. No i tutaj zobaczcie, mamy kilka państw do wyboru. Jest Albania, jest Królestwo Czarnogóry, Serbia, Bułgaria, Rumunia, Grecja. No także można wybrać Imperium Osmańskie, ale my weźmiemy sobie może w Bułgarię właśnie i spróbujemy tutaj przejąć kontrolę na Bałkanach. Myślę, że to jest dobry pomysł. Myślę, że to może być ciekawa rozgrywka, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. Agresywność dajmy może tak na 100%. I tak tutaj pierwsza wojna światowa wkrótce powinna się rozpocząć. No a nawet jeżeli się nie rozpocznie, to myślę, że sami ją tutaj w jakiś sposób postaramy się wywołać, żeby nie było nudno, no bo w końcu to pierwsza wojna światowa, więc tutaj wojna pomiędzy Trójprzymierzem a Trójporozumieniem myślę, że powinna być. Dobra, tutaj sobie oczywiście wszystkie wydatki ustalamy. No i co? Fajnie, że nowa mapa została wprowadzona. Dobrze wiedzieć, że coś tutaj dzieje się w grze. Natomiast mimo wszystko liczę, że za tym pójdą kolejne update'y. No i pójdzie przede wszystkim update związany z naprawą błędów. Liczę tutaj na bugfixa albo na kilka bugfixów, by naprawić błędy, by zwiększyć tutaj samą stabilność w grze, ponieważ jak wiecie, jest to bardzo niezrównoważone, co zresztą już mogliście usłyszeć w odcinku poświęconym problemom Age'a. Ogólnie tam jeszcze jest ta petycja, pod którą cały czas możecie się podpisać, więc jak coś, to link tam macie w opisie, możecie kliknąć, wejść i szybko tutaj się podpisać właśnie. My tutaj sobie, no z kimś wzięlibyśmy sojusz, z kim zawiązalibyśmy sojusz, ale wątpię, że to będzie sojusz... z Rumunią. Myślę, że bardziej sojusz z Serbią tutaj byłby możliwy. Chociaż z Rumunią może też by się udało, ale jednak Serbia jest trochę mniejszym państwem. Mimo wszystko, patrząc na położenie, z Serbią ten sojusz może być korzystny. Tutaj jak widzicie jest także Bułgaria, jednak w innej formie. Nie wiem, czy to jest królestwo w sumie. Możliwe, że to jest królestwo. Tylko, że tutaj potrzebne byłyby między innymi
tereny Austro-Węgier albo Rosji, a to mogłoby być dosyć problematyczne, żeby tutaj walczyć z carstwem, czy właśnie z Austro-Węgrami, więc nie wiem, czy akurat do tego tutaj będziemy dążyli. Okej, no to sobie poprawimy trochę relacje z Serbią. No i tutaj od razu sobie zawiążemy pakt o nieagresji z Osmanami oraz z Grecją. Ja nie chcę z nimi walczyć, przynajmniej nie na razie, nie na ten moment. Tutaj nie możemy takich wojen prowadzić, mogłyby one nas mocno wyniszczyć i to mogłoby nam trochę przysporzyć problemów. Widziałem też, że tam Łukasz Jakowski na Twitterze wstawiał, że pracuje nad jakąś nową grą, no i z tego, co można było zauważyć, to jest jakiś RTS, City Builder. Zobaczymy, co to będzie, może coś w stylu SimCity, tak to przynajmniej wyglądało po screenie. A więc no zobaczymy, jak to tam zostanie zrobione, jak to wyjdzie. No ale mimo wszystko liczę, że przy tym wszystkim, przy tworzeniu nowej gry nie zostanie tutaj zapomniany Age i liczę, szczerze mówiąc, że tutaj Łukasz Jakowski Age of Civilizations 2 się jeszcze zajmie. Myślę, że wszyscy gracze tutaj na to liczą raczej. Raczej tutaj wszyscy gracze mają gdzieś tam w głębi taką nadzieję, że Łukasz pójdzie tutaj za ciosem, no i stworzy kolejne update'y do Age'a, przede wszystkim takie, które rzeczywiście ten balans będą mogły poprawić, naprawić te elementarne błędy. A tutaj, jak widzicie, udaje nam się zawrzeć sojusz z Serbią i tutaj zobaczcie, są Austro-Węgry, widać ich wojsko. W ogóle mamy 1917 rok, wielka wojna nadal nie wybuchła, więc no, chcemy, żeby coś się tutaj działo, tak? Chcemy, żeby coś się tutaj działo, zatem skorzystamy po prostu z tej opcji handlu, żeby wywołać wojnę między Francją a Niemcami, żeby po prostu tutaj zaczęło się działać. Austria pewnie też się tutaj włączy. No i jest wojna państwa centralne versus trójporozumienie. Okej, będziemy tam mogli ten konflikt oglądać raczej w tle. No chyba, że tutaj nawet zajmą te Austro-Węgry. Zobaczymy, może tak też się stanie, ale my skupimy się tutaj na podboju Rumunii, który myślę, że może nastąpić już wkrótce. No na razie pozbieramy sobie jeszcze trochę tutaj pieniędzy. Już w ogóle rok 1918, bardzo szybko tutaj idzie czas. Ale to jest tam jeszcze era... O, już jest era wojen, bo mamy 19 rok. Więc przeszła nam nowa era. W tej poprzedniej erze ten czas naprawdę szybko mijał, teraz trochę wolniej będzie szedł. Dobra, no to sobie zrekrutujemy tutaj trochę jednostek przy granicy z Rumunią. Tak jak mówiłem, liczę tutaj, że Serbia nam w tej wojnie coś pomoże. No, w końcu są naszymi sojusznikami, również graniczą z Rumunią, więc myślę, że w jakiś sposób tam do tej wojny będą w stanie się włączyć. No, tutaj jednej prowincji nie obstawiłem, ale wątpię, że akurat na tą prowincję wkroczą, ale mimo wszystko dla bezpieczeństwa wyślijmy tam trochę wojska, no i możemy wypowiedzieć wojnę Rumunii. Dobra, wzywamy oczywiście Serbię, no bo czemu nie? Rumunia atakuje nas, to jest to, co już widzieliśmy wiele razy w tej grze, czyli że to przeciwnik, obrońca tutaj wychodzi swoimi wojskami, no i atakuje nasze prowincje, przez co bezsensownie, w dosyć bezsensowny sposób tracą te armie. No cóż, taka już jest gra bota w Age'u, no i raczej za bardzo nic na to nie zaradzimy. Fajnie jak byłby choć trochę inteligentniejszy właśnie pod tym względem, że byłby tutaj w stanie jakoś te jednostki lepiej rozdysponować. No ale jednak mimo wszystko w praktyce wychodzi to zwykle podobnie, czyli że traci swoją armię zupełnie bez sensu tutaj wysyłając swoje wojsko na nasze prowincje. Okej, mam nadzieję, że tam sobie Serbia na granicy poradzi. No widzę, że Serbowie mają naprawdę dużo tego wojska. Pytanie, czy my sobie tutaj poradzimy. Okej, tą armię udało się rozbić, ale tam zobaczcie, idzie też jakaś konkretniejsza armia rumuńska. No i my spróbujemy szybko zająć tutaj Bukareszt. Przejmiemy może też te prowincje i postaramy się ich tutaj jakoś odciąć. Nie wiem, czy na tych terenach północnych jest tutaj wojsko rumuńskie. To jest dobre pytanie. Wiem, że tutaj mają armię i liczę, że tamtymi prowincjami akurat zajmą się Serbowie. Dobra, Bukareszt zostaje zdobyty. Tutaj te prowincje także zostają zdobyte. Jeszcze tutaj jest jedna prowincja do przejęcia. W ogóle zauważyłem, że te nowe prowincje nie mają swoich nazw. W większości przypadków nie wiem w ogóle, czy gdziekolwiek nazwy zostały dodane do nowych prowincji, ale zobaczcie, że tutaj te stare prowincje, które już były wcześniej,
swoje nazwy mają, natomiast te nowe nazwane są po prostu Focus. Może to zostanie jeszcze uzupełnione. Szczerze nie wiem. Tutaj właśnie jest ta jakaś armia. Chyba jeszcze tam stacjonują. My sobie tutaj powoli na północ będziemy szli. No, na razie sobie tak przejdziemy. Okej, no jest tam ta armia, ale sobie widzę, że Serbowie już po części z tą armią poradzili. Tutaj jeszcze jakieś oddziały zostały, no i tak naprawdę pozostaje nam ta północ. No i ostatnie prowincje, północ zostaje zajęta. Okej, czas przejść tutaj do rozmów pokojowych. No i oczywiście zagarniemy tyle, ile się da, łącznie z Bukaresztem, a więc Rumunia tutaj będzie musiała zmienić swoją stolicę. Ja nie chciałbym, szczerze mówiąc, graniczyć tutaj bezpośrednio z Rosją. Wiecie, jak to zwykle wygląda. Mi tak naprawdę wystarczą takie granice. Może już nawet sobie oszczędzimy tej prowincji tutaj, bo jeszcze byśmy z Austrią graniczyli. Ani z Rosją, ani z Austrią graniczyć nie potrzebuję. A więc takie granice mi osobiście odpowiadają. Po wojnie z Rumunią i szybkiej asymilacji tych terenów, które podbiliśmy, teraz szykujemy się na Grecję. No i Grecja tutaj posiada ponad 60 tysięcy ekonomii. My sami mamy prawie 65 tysięcy. Serbia prawie 45, więc łącząc siłę tutaj myślę, że możemy tutaj Greków pokonać. Jeszcze myślałem, żeby tutaj Czarnogórę dołączyć do naszego sojuszu. Za chwilę to będzie możliwe. No jest to niewielkie państwo, ale zawsze coś tutaj może nam dać w kontekście właśnie całego naszego sojuszu. No i skupimy się w tym momencie na Grecji. No przede wszystkim będzie potrzebne wojsko. Graniczymy tylko na dwóch prowincjach, więc to jest myślę, że duży plus. My dwie prowincje, a Grecja tutaj ma jedną. A więc całe wojsko wyślemy na jedną prowincję. Myślę, że to jest naprawdę spoko sprawa w tym momencie. Okej, tutaj z Osmanami jeszcze pakt o nieagresji, żeby jakaś niespodziewana wojna nagle się nie pojawiła. No i zaraz tutaj będziemy już na Grecję cisnęli. Mamy rok 1920 i co się dzieje tutaj w Europie? No cały czas tam jest wojna. Cały czas tam jest wojna toczona pomiędzy Francją a Niemcami, wiadomo. Francja, Wielka Brytania na Niemców, Austro-Węgry. Tutaj także Włochy dołączyły się do tej wojny. I Włochy walczą przeciwko Niemcom. Włochy także toczą wojnę z Hiszpanami, a więc no tutaj dosyć sporo się dzieje. Widzę, że Brytyjczycy zdesantowali się na północy Niemiec. Szwedzi także tutaj walczą z Niemcami. No i także tutaj na granicy niemiecko-francuskiej sporo się dzieje. No ale my zostajemy tutaj na naszych Bałkanach. Okej, widzę, że tam traktat z Rumunią już się kończy, ale raczej tutaj nie planuję, nie spodziewam się ataku ze strony Rumunii. Chociaż no mogą chcieć odzyskać swoje ziemie i mogą nagle tutaj wbić nam kosę w żebra, niespodziewanie od tyłu zaatakować, ale no może nie, może się to nie wydarzy. Dla pewności zawsze można podpisać pakt o nieagresji na 40 tur, na co Rumunii się zgadzają. No i tym samym, mając już tutaj armię przygotowaną, myślę, że możemy rozpocząć wojnę z Grekami. Zatem wojna się rozpoczyna. Na razie tutaj na spokojnie, nawet sojuszników nie musimy tak od razu wzywać, chociaż zaraz pewnie tutaj sobie Serbów wezwiemy i widziałem, że tam Grecja posiada jakąś flotę. Okej, ale chyba desantują się tutaj na prowincji, gdzie są nasze jednostki i zobaczcie, nawet dosyć konkretna ta armia. Okej, ale chyba teraz no większość stracili. Chyba teraz większość wojska stracili. Dobra, no to Serbia i Czarnogóra mogą się do tej wojny już teraz włączyć. Niech będzie, że oni także ruszą. Tutaj jedna prowincja zajęta. Okej, możemy też coś Serbom pomóc. O, bo zobaczcie, Grecy tutaj przeszli. Przeszli naokoło i w ogóle już całą armię straciliśmy, a więc zobaczcie, w zasadzie na samym początku wojny straciliśmy tutaj całą armię, którą posiadaliśmy. No ale to przez to, że Grecy dysponują naprawdę konkretną armią, co zresztą sami widzieliście. To była ta armia, która zdesantowała się z morza. No i to był naprawdę skuteczny desant, trzeba przyznać. Znaczy no, skuteczny, silny, aczkolwiek skuteczny dla nich nie okazał się, ponieważ tą armię za chwilę stracili. Dobra, tutaj Serbowie już coś zajęli, my także. Mamy kolejne prowincje. Nie wiem, jak tam ta armia grecka. No są takie średniej wielkości oddziały, po kilkaset wojska.
Chyba tutaj więcej nawet wojska na ten moment nie mają, jak takie oddziały właśnie po kilkaset żołnierzy. Nam się ponownie skończyła armia, więc to oznacza, że tutaj będziemy sobie rekrutowali nowe wojsko i za chwilę tutaj dosyłali. Okej, widzę, że Serbowie razem z Czarnogórcami tutaj atakują. My możemy sobie tutaj wybudować jakiś port, żebyśmy mieli jak wysłać to wojsko. No i jeszcze dorekrutować trochę. Okej, widzę, że udało im się zająć Ateny. Serbom udało się zająć Ateny, a więc nam pozostają tutaj jeszcze wyspy greckie. Jak chociażby sporo tutaj wysp w basenie Morza Śródziemnego, także Rodos między innymi. No a Serbowie tutaj zajęli jeszcze Kretę. Ostatecznie Grekom została jedna prowincja. No i zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. Co się tutaj stało? Rosja nas atakuje. O nie, tylko nie to. No obawialiśmy się tego ataku. Obawialiśmy się tutaj jakiegoś ataku ze strony Rosji. No ale na ten moment musimy tutaj jak najszybciej podpisać rozejm z Grecją właśnie. Możemy nawet zająć Ateny. To mi się podoba, to mi się podoba. Gorzej, że Rosja atakuje nas od północy. Dobra, no nawet możemy tutaj zmniejszyć nasze żądania. Niekoniecznie te Ateny nam są tutaj na ten moment potrzebne. Byleby udało się tę wojnę zakończyć jak najszybciej. No zobaczcie, co się tam już dzieje na północy. Na północy jest już naprawdę grubo. Dobra, wzywamy szybko naszą armię. Robimy tutaj naprawdę konkretną mobilizację wojska na granicy. Rekrutujemy ile się da. No, spodziewałem się jak już coś do ataku Rumunów. A zobaczcie, tutaj Rumuni przepuścili Rosjan przez swoje ziemię. No i Rosja mogła tutaj na spokojnie nas zaatakować, czego bym się osobiście nie spodziewał. No ale dobra, wzywamy oczywiście Serbię oraz Czarnogórę. No tutaj sojusznicy na pewno myślę, że nam się przydadzą. W końcu walczymy z Rosją, która posiada tam 400 coś prowincji, a więc to jest ogromna ilość w stosunku do naszego państwa. No tak sam na sam z Rosją nie mielibyśmy raczej żadnych szans na ten moment. Więc no będziemy tutaj musieli się bronić przed tą armią rosyjską, która pewnie będzie zmierzała do nas w dużych ilościach. No a ta wojna z Grecją jeszcze się nie zakończyła, ponieważ tam została jedna prowincja na wyspie, której chyba oni nie są w stanie przejąć. No mam nadzieję, że to zrobią jak najszybciej. Mam nadzieję, że przejmą tamtą prowincję, żebyśmy mogli przeprowadzić sobie normalnie te rozmowy pokojowe. Okej, tutaj udało się wyprzeć Rosjan z naszych terenów, ale zobaczcie, że Rosjanie ponownie wbijają, no i tutaj dobrze, że są Serbowie, którzy mogą nam pomóc. Dobrze, że są Serbowie, natomiast są też prowincje, do których Serbia, z którymi Serbia bezpośrednio nie graniczy i tam tak szybko nie dotrą. A więc tutaj całe wojsko wysyłamy właśnie na te granice. No, a co tutaj z tą Grecją? Jeszcze raz spróbujemy podpisać pokój. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Nie, nawet Aten nie potrzebuje, ale Kretę bym na przykład zajął. Nie wiem, po czyjej stronie występuje tutaj konflikt, jeśli chodzi o podpisanie tego pokoju. Od strony Serbii, okej, więc Serbia jeszcze chce tam coś przejąć. No pewnie będą chcieli zająć tamtą wyspę, która jeszcze przez nich nie została zajęta. No rozumiem w sumie, tylko że jeżeli chcą zająć tamtą wyspę, no to niech na nią ruszą. Tylko że oni tutaj też właśnie walczą z Rosją i pewnie dlatego jeszcze tam swojego wojska nie posłali. Dobra, no to walczymy dalej. Bronimy się zaciekle, ale Rosjanie przechodzą sobie naokoło, czego można było się spodziewać. Więc tam też jednostki obronne są wysyłane, tam też jest armia rekrutowana. Okej, widzę, że jest nam coś potrzebne, jest nam potrzebne coś więcej. A co dokładnie? No myślę, że tutaj przede wszystkim weźmiemy sobie pożyczki, z których czasem naprawdę warto korzystać. I tutaj trzy pożyczki mogą wlecieć, wiadomo, będzie trzeba je spłacić, ale na ten moment pieniądze są szczególnie potrzebne, żeby zrekrutować armię do obrony przed najeźdźcą, który atakuje naprawdę dużymi siłami.
I zobaczcie, Albania jeszcze wypowiada nam wojnę. No tego to już bym się nie spodziewał. Ataku Albanii to już bym się kompletnie nie spodziewał. Dobra, no możemy nawet zająć te wyspy, które tutaj zaznaczyliśmy i po prostu tę wojnę zakończyć. Chociaż oni i tak pewnie nie będą chcieli. No właśnie, oni i tak nie będą chcieli. O, nawet tutaj Albańczycy wbijają jeszcze do tych terenów okupowanych przez Serbów w Grecji. No to musimy próbować przeciwstawić się także Albanii. No z Turkami tutaj podpiszemy jak najszybciej pakt o nieagresji, żeby jeszcze jakaś wojna z Turcją się nie rozpoczęła. No ale zobaczcie, tak to już jest w Age'u. Niby wydaje się, że jest spokojnie, niby nasze państwo się tutaj na luzie rozwija. A później jak jesteśmy atakowani, no to bardzo często z kilku stron. Więc no, w tym momencie sytuacja nie jest łatwa. Ale tutaj mam nadzieję, że jeszcze Czarnogóra coś zdoła zdziałać, bo oni też mają trochę wojska. No i chociaż, żeby jedną z tych wojen udało się zakończyć. No z Grekami teoretycznie wygrywamy zdecydowanie, tylko że teraz tam sytuacja może się nieco odmienić, bo właśnie Albańczycy tutaj sporo przejmują. No i Grecy odzyskali część ziem, a Rosja, zobaczcie z jaką armią tutaj do nas przychodzi. Kilkanaście tysięcy wojska. No ale jedyne co tutaj jeszcze może być dobrą wiadomością dla nas, to jest to, że tutaj wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami, pomiędzy Rosją a Austrią, a więc liczę, że tutaj Austro-Węgry zdołają Rosję odciąć od tych terenów właśnie tutaj wokół Rumunii, no bo Rosjanie, zobaczcie, jakimi siłami tutaj dysponują. Jeszcze Grecy się obudzili, odzyskali swoje prowincje z pomocą Albańczyków, no jest wojna na całego. No teraz Grecji nie zdołamy zupełnie podbić, no tutaj trzeba biały pokój najlepiej podpisać, no i udało nam się to. Jednak tutaj z Rosją można kompletnie przegrać. Taka jest prawda, że z siłą rosyjską to ciężko nam się w tym momencie mierzyć. Albańczycy pokoju tutaj nie chcą. Czyżbyśmy mieli tutaj przegrać? No, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że jeszcze Austria zdoła coś zrobić. Ewentualnie tutaj może jeszcze Imperium Osmańskie, może jeszcze Turcja w jakiś sposób by mogła nas odciążyć, atakując Rosję. Ale czy to się stanie, no to zobaczymy. Na razie tutaj próbujemy się za wszelką cenę utrzymać na naszych ziemiach. Niestety, ale Sofia zostaje zdobyta, a więc stracimy naszą stolicę. No i zobaczcie, została nam tak naprawdę jedynie tutaj ostatnia nasza prowincja. Ale co się wydarzyło? Co się wydarzyło w międzyczasie? Zobaczcie sami, wojna między Rosją a Imperium Osmańskim, a więc Rosja ma coraz większe problemy, bo teraz nie dość, że walczy z nami, może my nie jesteśmy jakąś dużą siłą, to jednak walczy z Niemcami, Austrią oraz Osmanami i to może być punkt zwrotny tutaj w całej wojnie. No Albańczycy chcą przejąć naszych ziem, Rosja także chce tutaj podpisać pokój, ale my się na to nie godzimy, bo osobiście liczę, że jeszcze tutaj Osmanie nas w jakiś sposób ratują. No i zobaczcie, Imperium Osmańskie tutaj jakoś w jakiś sposób zaczyna działać przy granicy. Oczywiście my te wszystkie oferty odrzucamy, bo wiem, że Osmanie zaraz tutaj mogą wyzwolić część naszych ziem. I to już się dzieje, to już się dzieje. Zobaczcie, tutaj jakąś ziemię odzyskaliśmy. Natomiast no, te oferty trzeba oczywiście odrzucać na ten moment. No kocioł bałkański trwa na całego tutaj. Zobaczcie, że udaje nam się odzyskać parę ziem, ale tutaj jest to naprawdę bardzo pomieszane. Jeszcze do tego wszystkiego Grecja walczy z Rosją. No naprawdę sytuacja bardzo zagmatwana, ale ważne jest to, że udało tutaj się odzyskać część ziem. Udało nam się odzyskać część ziem. Albania została w całości podbita przez Serbów. To jest dobry znak, więc tam najlepiej, żeby szybko podpisali jakiś pakt, jakiś rozejm. O, widzę, że tam Podgorice ma Albania, ale i tak tutaj większość ziem wchłonęła Serbia i nawet wchłonęła te Królestwo Czarnogóry po części. Nawet wchłonęła tutaj po części Królestwo Czarnogóry, ale Podgorice wzięła akurat Albania. No to nie ma takiego dużego znaczenia w tym momencie, bo teraz no Rosjanie zostali tutaj wyparci tak naprawdę. Ja bym z nimi podpisał tak naprawdę biały pokój, no i udaje nam się. Udaje się podpisać tutaj pokój z Rosją. Myślę, że nasze plany co do Greków mogą tutaj zostać na nowo zniszczone. Myślę, że możemy tutaj na nowo próbować podbić Grecję. Czyli chyba druga wojna z Grecją nam się jeszcze szykuje. No a ta walka w Europie nie wiem, czy się zakończy. Tutaj Hiszpania chyba walczy jeszcze z Francją. Tak, Hiszpania walczy jeszcze z Francją, z... A Francja także cały czas w wojnie oczywiście z Niemcami, Austro-Węgrami.
No tutaj jakieś podziały nastąpiły, sami zobaczcie, co się dzieje. Zobaczymy, może tam ta wielka wojna w końcu się skończy. Natomiast, no jak mówiłem, my mamy tutaj plan grecki, który mamy zamiar zaraz zrealizować. No tutaj z Rosją wolę już teraz podpisać pakt o nieagresji, bo nie wiem, co jeszcze może się zdarzyć. No i teraz armia jest tutaj już na atak przygotowana. No jest to większa armia niż wcześniej. Większa zdecydowanie armia, myślę, że sobie powinna z Grekami dać radę. Chociaż oni tutaj, jak widzicie, przypływają, od razu przypływają. I nawet tam zajmują jakieś prowincje serbskie. Więc myślę, że to nie jest moment teraz na czekanie. Teraz jest właśnie moment na ten atak. I dobrze, że tutaj nam ten atak postępuje, nasza armia. No niby 10 tysięcy, niby 17, a jednak 10 tysięcy. Czyżby nam w magiczny sposób znikła armia? No chyba na to wychodzi, zobaczcie. Chyba mamy tutaj przykład baga, bo znikła nam armia, którą wysłaliśmy tutaj na jedną z prowincji. Zupełnie wyparowała, po prostu tej armii nie ma. No i zobaczcie, no, to są przykłady, to jest przykład błędu, który w Age'u czasem występuje u niektórych, czyli właśnie znikające armie. No niestety straciliśmy część wojska, musimy sobie radzić tutaj bez tej pewnej, dosyć znaczącej ilości żołnierzy. Mimo wszystko liczę, że i tak sobie damy radę. Zobaczymy, kto tutaj pierwszy dotrze do Aten, ale wydaje się, że to Serbowie zajmą Atyny, tak jak wcześniej. Dobra, my skupimy się tym razem, my skupimy się podobnie jak wcześniej na wyspach. No i tutaj jeszcze zajmujemy te prowincje. Tutaj widzę, że Kreta należy w ogóle do Rosji, to jest ciekawe, że Kreta należy do Rosji. Okej, oni tam płyną jeszcze na tę jedną wyspę, której wcześniej im się zająć nie udało. No, teraz się uda, czy się nie uda? Nie mam pojęcia, popłyniemy w takim razie my. My tę wyspę zajmiemy, no i mamy 100% warscora. Okej. I tutaj widzę, że już sobie Serbia wybrała, jakie chce prowincje. Ale ja powiem, może nie, ja zajmę sobie właśnie te dwie prowincje, no już na wyspy nam chyba nie starczy, chyba że na te. Dobra, to powinno nam wystarczyć, jeśli chodzi o tę wojnę. Więc Grecja tutaj mocno na tej wojnie straciła. No i zobaczcie, Egipt, który jest tutaj wasalem Wielkiej Brytanii, wkroczył na Bałkany. Austro-Węgry chyba zaraz znikną z powierzchni naszej mapy. No, wszystko na to wskazuje, że tutaj sobie Austro-Węgry nie dadzą rady i w tej wojnie przegrają. Myślę, że następnym naszym celem może być tutaj wyprawa do Albanii. Jeszcze jest jakaś wojna z Najd? Nie wiem, dlaczego w ogóle taka wojna ma mieć miejsce. Dlatego odmówimy tutaj Serbii udziału w tej wojnie. Nie pomożemy im w tej wojnie, ponieważ nie widzę takiej potrzeby. Natomiast z Rumunią to akurat możemy powalczyć. Z Rumunią to akurat tutaj możemy powalczyć. Rumunia pewnie chce odbić Bukareszt i te inne prowincje, które wcześniej posiadali. Dobra, no to my tutaj pokażemy im, że nie, nie jest to możliwe. Tych prowincji nie odzyskacie. Te prowincje zostaną tutaj u nas. Chociaż, no, Rumuni ruszyli z grubej rury. Widać, że do tej wojny się przygotowali, natomiast zaraz tam te nasze posiłki z południa tutaj dotrą i nawet Rumunom udaje się tutaj okupować Bukareszt, który kiedyś był rumuńską stolicą właśnie, ale po tym jak my przejęliśmy Bukareszt, od tamtej pory należał już do nas. No i tutaj nasze posiłki z południa ostatecznie przybyły. Przybyły, gdzie miały dotrzeć. I dotrzemy zaraz znowu, chyba dochodząc tam na samą północ Rumunii. Dobra, jest 100% warscora. No i co tutaj Rumunia tak naprawdę zyskuje? No nie zyskuje nic, a za to sporo traci. Może ich wasalizować nie będziemy, ale za to zabierzemy im większość prowincji. Może tam niech im te trzy prowincje zostaną, które tutaj niewiele zmieniają. Są i tak państwem raczej teoretycznym w tym momencie. No a ja chcę tutaj kontynuować jeszcze tą wyprawę, której tak naprawdę nie zdołaliśmy nawet rozpocząć, czyli wyprawę na Albanię, którą już tam mamy w planach od dłuższego czasu. No a wyprawy na Albanię jednak nie będzie. Jednak nie będzie, ponieważ to Serbia zdobywa tutaj Albanię w całości. Zobaczcie, nasze relacje z Serbią są już naprawdę na wysokim poziomie.
tak naprawdę jesteśmy sojusznikami od długiego czasu. Więc dlaczego mielibyśmy tutaj nie stworzyć Unii? Zawiązujemy tutaj Unię razem z Serbami, no i mamy bardzo ciekawą flagę, połączoną flagę Bułgarii oraz Serbii. Bułgaria, Królestwo Serbii, no można nazwać to państwo związkiem, związek bułgarsko-serbski. Dobrze, więc tutaj państwo zostało zawiązane, Unia tutaj została między naszymi państwami zawiązana. Jeszcze można ustawić jakiś kolor, który tutaj byłby odpowiedni. No i zobaczcie, tak się potoczyły te nasze podboje. Doprowadziły do tego, że dominujemy tutaj na Bałkanach. No i mamy państwo, które jest rezultatem Unii Serbsko-Bułgarskiej. Tutaj jeszcze mamy Greków na południu. Greków, których teoretycznie moglibyśmy tutaj próbować zwasalizować. Okej, Grecja staje się naszym wasalem, a teraz jesteśmy w stanie nawet Grecję anektować, a więc na Bałkanach można powiedzieć, że królujemy, górujemy, tutaj mamy największy wpływ, jeśli chodzi o Bałkany. A co się wydarzyło w Europie, rok 1926, no i tam w końcu ten pokój zawiązali, tak naprawdę nawet nie wiem kiedy, ale zobaczcie, że cesarstwo niemieckie zostało tutaj podzielone. Francja, Szwecja, Wielka Brytania chociażby tutaj trochę zyskały. No Polska niestety nie powstała tutaj, nie została utworzona, ale sytuacja w Europie jest no naprawdę ciekawa. Tam chyba jeszcze Francuzi walczą z Hiszpanami na Półwyspie Iberyjskim i wychodzi na to, zanosi się na to, że Francja tutaj całą Hiszpanię zajmie. Więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na Discorda. Do zobaczenia. Cześć i na razie.